Witam bardzo serdecznie w cyklu Miesiąc Czesława Niemena w Muzycznej Jedynce Natalię Niemen. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich. Dzień dobry. Chciałem zacząć od pytania tak oczywistego, że chyba go nie zadam, bo w zasadzie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na to, czy noszenie takiego nazwiska jak twoje jest bardziej przywilejem czy przekleństwem, bo to chyba zależy od sytuacji. No, szczerze powiem, nie chcę być źle zrozumiana. Czasami mówię kontrowersyjne rzeczy, które mm, rozumieją tylko osoby, mm, jakby, no, z wysokim ilorazem inteligencji emocjonalnej. Dobrze, dobrze że emocjonalne. Tak. Mhm. No bo jest różnica między taką a taką. Mhm. Ja chcę powiedzieć, że jest to jakieś przekleństwo, tak szczerze mówiąc. Bo żyjemy na takim świecie, który jest brutalny, okrutny i zły. I no niestety pełen wielu ludzi złej woli. Yy, I myślę, że ta moc yy, ludzi dobrej woli niestety, moim zdaniem, według mojego oglądu, nie zawiera się w ilości owych, tylko w mocy ich, że tak powiem, yy, w sile ich serc, w mocy ich miłości. Dlatego, dlatego tak, rzeczywiście na tym świecie yy, przynależność do, do rodziny osób, które zaznaczyły się w historii yy, yy, świata, w, jakiejś, w jakiejkolwiek dziedzinie, należy do, yy, do jakiegoś rodzaju przekleństw, takich ciężarów, no słodkich, ale jednak ciężarów. A zauważyłaś, czy punktem zwrotnym i czy być może więcej pozytywnych yy, emocji pojawiło się po twoim występie w, w ubiegłym roku w Opolu? Chyba tak bym nie powiedziała. Ja może dlatego, że jestem z natury melancholikiem i, i niestety widzę szklankę do połowy pustą, muszę nad tym pracować, to zauważyłam, że, że dużo więcej zauważyłam w ogóle dużo więcej tych, tych opinii negatywnych, ale z drugiej strony no, zachęcające jest to, że czasami nie wiem spotykam gdzieś ludzi w różnych sytuacjach, na przykład ostatnio w Teatrze Polskim. Kiedy byłam na koncercie znakomitych klasyków, to tutaj w Warszawie, podszedł do mnie jakiś pan, którego nie znam, który też jest altowiolistą, jak ja, i mówi: O, pani chyba gra na altówce, a pani w ogóle to Natalia Niemen. O, proszę pani, ten występ to w ogóle wspaniały, co za w ogóle wrażliwość, i tak dalej. I, no nie wiem, czasami gdzieś w autobusie, nie wiem, na ulicy, w kawiarni, w sklepie, ktoś podchodzi i, i okazuje. Serdeczność, daje mi wyraz takiej zachęty, i, i, i ci ludzie dziękują rzeczywiście za owo wykonanie. Także powiedziałabym, że to był taki występ kontrowersyjny, który nie przyczynił się do zwiększenia według mojego oglądu właśnie ilości tych, tych pozytywnych ocen. Co jest też dobre, bo, bo gdy artysta słyszy zbyt dużo dobrego na swój temat, to, to traci coś bardzo ważnego w charakterze, i no, słowem może jakaś soduwa odbić. Mnie soduwa na pewno nie, nie, nie zagraża. Za dużo było tych, tych, tych niemiłych, że tak powiem, ocen mnie. Także dzięki Bogu utrzymuję się w równowadze. No, te doświadczenia no, też trzeba mieć dużo siły, żeby, żeby to wszystko przechodzić i jakoś otrzepywać się z tego. Ale miałaś dobry wzorzec, no, bo tata też łatwo nie miał. Zresztą to było no to... związane z tym utworem. Rozmawialiście o tym, jak bywało ciężko w tych siermiężnych czasach PRL-u? Mm, nie przypomniałam sobie, żebyśmy prowadzili jakieś, jakieś rozmowy długie na ten temat. Ojciec był taką osobowością, która mm, kryła w sobie dużo Dużo przeróżnych cech, z różnych, że tak powiem, yy, yy, biegunów miał sobie mnóstwo ciepła i troskliwości, a także sporo yy, takiej yy, przekory i, 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 i milczenia również. Także to on raczej gdzieś tam, on decydował, kiedy opowie o czymś takim yy, o tym czy o tamtym. Yy, ale wracając konkretnie do pytania, to yy, ja dorastałam z tą, w ogóle tak ogólnie z tą wiedzą, że rzeczywiście nie było mu łatwo. Yy, te wiedzę czerpałam z tego, co pamiętam i z tego, co on gdzieś tam opowiadał, z tego, co mama mówiła, yy, kiedy przychodzi do nas różni znajomi, to też przysłuchiwałam się rozmowom, także, także yy, z tych źródeł czerpałam yy, o, ową wiedzę. Yy, hmm, no mój tata, no właśnie będąc takim czarnowidzem, pamiętam, że parę lat przed śmiercią powiedział, mnie było ciężko. I Wam będzie ciężko. Walczysz głównie muzyką, autorską pewnie też niebawem, ale Niemen mniej znany to jest też takie pójście troszeczkę pod prąd, to jest też takie pokazanie, że nie chcesz, żeby było łatwo, bo dziwny jest ten świat, no utwór Pomnik. Mhm. Ale już na przykład sięgnięcie po Terra de Florata, czy płytę spod chmury kapelusza, y, które no, ukazały się w takim momencie, że Terra de Florata jeszcze, jeszcze trochę y, miała mm, tak zwanej dobrej prasy, mhm, mhm, tak, tak. ale spod chmury kapelusza Dokładnie. to już był taki czas, gdzie ja pamiętam jak pokazywałem znajomym, zobaczcie nowy Niemen, to mhm. wszyscy patrzyli. <laughs> No i co? No właśnie, no właśnie. To było przerażające, bo tam jest tak, tak. bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki. Tak. Nie wolałaś y, wziąć y, wspomnienia tych wszystkich utworów, które, no które są tak popularne? Nie. No właśnie nie. Przede wszystkim ja nigdy, nigdy nie myślałam, że mogłabym śpiewać utwory mojego taty. Kiedyś na jakichś koncertach, które uskuteczniałam zespołem New Life Music czy TGD, y, Ludzie pytali, a pani Natalio, a, 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 a proszę zaśpiewać nam jednego serca. Albo pod papugami mówię, ale, ale, ale dlaczego? Ja, ja nie śpiewam tych rzeczy, to ja cię śpiewam. Mm. W związku z czym było to dla mnie e, absolutnie niedorzeczne. Dlaczego miałabym śpiewać utwór Niemena? No co? Tylko dlatego, że jestem jego córką i no śpiewam, muzykuję. No, no po co? Także powód był jedyny, faktycznie, no przekora pod prąd, pod prądydzm, taki niemenowski, chciałam kontynuować. Y, pragnienie ojca, który był <coughs> czasami nawet załamany, powiem szczerze, tym, że ludzie nie chcą y, poznać jego dojrzałej myśli muzyczno-poetyckiej, bo tu też y, poezję mam na myśli, warstwę tekstową. Y, y, I przypominając sobie ojca, który włożył taki ogrom pracy, poświęcił też naprawdę masę swojego zdrowia, żeby Stworzyć te płytę, z podmury kapelusza konkretnie, pomyślałam, przychodzi, zbliża się dziesiąta rocznica śmierci, taty. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek ze znamienitych wykonawców, interpretatorów, brał się w ciągu tych dziesięciu lat za, za te utwory. Gdzieś tam y, 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 kończono na postkryptum. Nawet takie trudne utwory, mniej znane jak Pokój czy, czy Elegia Śnieżna, no to jakby to był top tego, tego trudnego Niemena. A później nie rozumiałam, dlaczego tego nie robią, nawet będąc w kontakcie z, ze współorganizatorami jednego z festiwali im. Czesława Niemena. Na Wielkopolsce, kiedy rok po roku młodzież wykonywała te stare przeboje, rozmawiałam z tymi ludźmi, mówiłam, słuchajcie, ale może pokierujcie tymi ludźmi, zaproponujcie im, żeby wzięli się za te trudne utwory. No nie, 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 bo to za trudne. Myślę sobie, no dobra, skoro zbliża się ta rocznica i ta płyta rzeczywiście Spod Mury Kapelusza, jak wspomniałeś, była mocno niedoceniona, delikatnie mówiąc, a jest jak najbardziej godna być docenienia, postanowiłam wziąć się sama do roboty. Nie było to dla mnie łatwe o tyle, że wiedziałam, że spotkam się znowu z gorzką krytyką, że a pewnie nie ma nic do powiedzenia, to będzie żerować na twórczości ojca, co rzeczywiście się ziściło. Masę takich no, mało mądrych komentarzy, że tak powiem, czytałam i słyszałam. I pewnie będzie ich więcej, będzie no, bo więcej. trzeba ten projekt zrealizować. No dokładnie. Więc Zrealizowanie go wymaga czasu. Czas mamy tylko jeden, w związku z czym, no, zanim zrobisz swoje rzeczy, no to muszą się pojawić. No więc te. O, o, otóż to, także, e, także faktycznie, wzięliśmy się za Terre de Florate z mury Kapelusza. Na początku chciałam, aby cały koncert od A do Z był wypełni wypełniony piosenkami tylko z tych dwóch płyt. No, menadżer powiedział mi, no wiesz, no, no ludzie, w zasadzie no, no też powinni dostać trochę dziwnego świata, no może jednego serca. Mówię, nie, nie ma mowy. Ojciec nienawidził już tych numerów. Już powyżej Dziurek w Nosie miał tego. Ale w końcu się złamałam, bo myślę sobie, no dobrze. Dobre i to, że ludzie mogą w większości czasu koncertowego usłyszeć nie mniej znanego, czy też zupełnie nieznanego. A rzucę oczywiście z przyjemnością i z ukłonami w stronę starszego pokolenia, którym to ludziom z tego pokolenia kojarzy I się przepięknie, przecież ta twórczość, która nie jest zła, ale no, no nie, nie był twórcą, nie był piosenkarzem, nie był tylko wokalistą. Ja nazywam mojego ojca głównie kompozytorem i poetą, który przy okazji wykonywał wokalnie, instrumentalnie i jakkolwiek jeszcze swoje, swoje pomysły. Bardzo trudne zadanie też postawiłaś przed muzykami, bo musieli na nowo tak naprawdę rozpisać sobie to, co twój tata na tych dwóch płytach, o których mówimy, zagrał sam praktycznie na przeróżnych instrumentach, głównie analogowych. Dokładnie, no dokładnie. Chłopcy mieli spory problem. Ja, pomimo tego, że skończyłam średnią szkołę muzyczną, nie jestem tuzem ani w nutowym zapisie. Nie znam się na aranżacji, bardziej intuicyjnie wyczuwam tę płaszczyznę. Czyli polegało to na tym, że spotykałam się najpierw z, z kierownikiem mojego zespołu, czyli z Tomkiem Kałwakiem, pianistą. I Tomek. Wspólnie słuchaliśmy tych, tych piosenek, tych utworów, i y, mówiłam Tomkowi, y, które kontrapunkty, które linie, które riffy są kluczowe. No, skąd to wiedziałam? No dorastałam przy tej muzyce. Tak naprawdę ojciec, ojciec y, nawałkował no, podczas nagrywania ścieżek wokalnych instrumentalnych te, y, te utwory, więc, więc one tam gdzieś głęboko we mnie zapadły. Um, także rozmawialiśmy na ten temat, wskazywałam Tomkowi na co ma zwrócić uwagę, jak rozpisać nuty, który z kolegów zespołu weźmie ten, ten temat, a który inny. I, i, i takżeśmy żeśmy sobie pomalutku, krok po kroku doszli do jakiegoś konsensusu um, i rzeczywiście te utwory um, po przerobieniu na, um, na aranż dla takiego klasycznego, rozrywkowego składu, Stały się no, takie bardziej, że tak powiem, strawne. Ja nie chcę powiedzieć, że one były niestrawne, tylko zdaję sobie sprawę, że dla większości słuchaczy mogły być niestrawne, bo niestety gusta dzisiaj no de facto z różnych względów ludzie mają troszeczkę zaniżone i, i, i ciężko jest współczesnemu y, mieszkańcowi Europy zatrzymać się nad y, kapiącą od bogactwa aranżacji muzyką, która jednocześnie ma bit y, 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 perkusyjny, do tego jest trudny tekst, y, y, jest wielogłos, to rzeczywiście jest to bardzo trudne, chociaż wolałabym, żeby nie było to trudne, ale tak jest. W związku z czym dla tych ludzi te piosenki stały się strawne. Moim celem jest tak naprawdę zwrócić tymi koncertami uwagę publiczności na płyty. Na płyty, które mój ojciec nagrał w Pocie Czoła, y, Spod kapelusza i Terra de Florata właśnie. 22 marca jest pierwszy koncert, o ile dobrze yy, się orientuję. 1 lutego gramy w Opolu, w y, Filharmonii Opolskiej. Później 21 marca y, w Warszawie w Ochteatrze. I 22 marca w Lublinie, w Auli Uniwersytetu Przyrodniczego. To są koncerty najbliższe z cyklu Niemen, mniej znany, ale chcę też serdecznie zaprosić Poznaniaków, Warszawiaków na koncert Natalia Niemen-Kameralna. Dwa koncerty, które będą miały miejsce w okolicach rocznicy, 75. rocznicy urodzin Czesława Niemena. Czyli 16 lutego. Tak. I 16 lutego gramy właśnie. Mm, w Kalinowym Sercu na warszawskim Żoliborzu. Dodam, że to będę ja i mój pianista Paweł Bzimzarecki. E, Repertuar będzie składać się właśnie z tych nieznanych, czy też mniej znanych utworów Niemena. A 15 lutego, czyli dzień wcześniej, w poznańskim klubie Blue Note. Zapraszam serdecznie. E, wszystkie informacje na ten temat znajdą państwo na mojej oficjalnej stronie na Facebooku Natalia Niemen. Jest na płycie Spod chmury kapelusza utwór, który wydaje mi się, że teraz jest jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o libretto, jeszcze bardziej aktualny niż wtedy, kiedy powstawała płyta spod chmury kapelusza, to są jagody szaleju. Mm -hmm. Będzie można usłyszeć podczas koncertu. Oczywiście, ten utwór. my to gramy i ludzie. Są totalnie zdziwieni, że to jest kompozycja Niemena. Ale o to mi właśnie chodziło, o to mi chodziło, żeby tak pod prądę chwycić ludzi i zobaczyć, popatrzcie, to nie był tylko piosenkarz papug snu o Warszawie i wspomnienia. To był facet, który mógł daleko więcej jeszcze powiedzieć, gdyby żył tak naprawdę. Cieszmy się tym, co jest. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Natalia Niemen, gościem cyklu miesiąc z Czesławem Niemenem w muzycznej jedynce. Dajmy się zaskoczyć. W takim razie proponuję, żebyśmy teraz posłuchali trombodzwonnika, dzwonnika. Mhm. Też piosenka z przesłaniem. Kapitalnym. Kapitalnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A za chwilę kolejna część audiobooka Niemen, czas jak rzeka. W interpretacji autora Marka Gaszyńskiego. Teraz trombo i Natalia Niemen.